Wiecie, nie lubię odgrzanych kotletów, a szczególnie na przykład ziemniaków z poprzedniego dnia. Źle smakują. Lubię świeże rzeczy. Choć oczywiście Biblia to jest coś, co jest niezmienne. Świat się zmienia, ale Boże Słowo się nigdy nie zmieni. Ono będzie zawsze takie samo, ale ono cały czas musi być świeże w naszym życiu. Amen. Kochani, z pewnością jesteście ciekawi, o czym będę mówił, dlatego że nie ma tytułu. Myślę, że na tych informatorach też nie było tytułu. Ja chciałbym dzisiaj nie odbiegać może od tego, czym żyjemy, czego pragniemy. Często słyszy się to, o czym będę dzisiaj mówił, modlimy się, a konkretnie mam na myśli przebudzenie. I to słowo często nam się przewija przez nasze uszy i jest, myślę, pragnieniem naszych serc, przebudzenie. I dlatego chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na takie głębsze analizę tego słowa i znaczenie tego, czym jest przebudzenie. To jest temat mojego dzisiejszego zwiastowania. Czym jest przebudzenie? Bo my często modlimy się, mamy obietnicę, że Bóg przebudzi nas, przebudzi nasz kraj, ale że Bóg poruszy nasz kraj. I może zastanawiamy się, jak Bóg poruszy ten kraj. Czekamy na jakieś rzeczy, na coś, co po prostu w jakiś sposób potrząśnie krajem naszym, nami. I choć tego do końca nie wiemy, w jaki sposób Bóg poruszy nasz kraj, bo to jest działanie Ducha Świętego i On wie, jak chce. Amen. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, w jaki sposób to będzie się działo, w jaki sposób Duch Święty działa, ale On działa jak chce i kiedy chce, ale jedno jest pewne, że On chce poruszyć nasz kraj przez nas. Amen? To jest pewne. Przez nas. I najpierw On pragnie nas poruszyć, nas przebudzić, aby nas użyć. A zatem czym jest przebudzenie? To jest bardzo ważne, dlatego że czasem może się nie zastanawiamy, czym jest przebudzenie. Oczywiście mamy swoje jakieś skojarzenia. Tak jak jedna piosenka, którą się śpiewa, piosenka o przebudzeniu i refren jej mówi, to jest właśnie przebudzenie, przebudzenie. Gdy Ty poruszasz się, wierzymy, że Twój Duch jest tutaj, przynosi wolność nam, czyń co tylko chcesz. Znamy taką pieśń. To jest właśnie przebudzenie. Co jest przebudzenie? Zwrotki mówią tak. Ty poruszasz się tutaj, Panie, i kajdany zrywasz nasze, dajesz wolność nam. Ty przywracasz zdrowie chorym i otwierasz oczy ślepym, czynisz nową rzecz. Cały Kościół wzrasta w mocy i powstaje w namaszczeniu. Boży Duch jest w nas. Już widzimy otwarte niebo, Twoją moc wylaną na nas. Czyń, co tylko chcesz. To są zwrotki tej pieśni. Podoba mi się ta piosenka. Ale kochani, gdybym Ciebie zapytał, jak Ty widzisz przebudzenie, czym dla Ciebie jest przebudzenie, z pewnością padłyby różne odpowiedzi. Może tak jak w tej pieśni jedną z odpowiedzi byłaby. I myślę, że większość z nas przebudzenie kojarzy z manifestacją Bożą. Cuda, znaki, uzdrowienia, uwolnienia i tak dalej. Gdzie Boża obecność w sposób szczególny manifestuje się. Jest widoczna. Tak jak ta Boża obecność, która jest wręcz namacalna. Jest to Boża obecność, która brzmi kawot. Kawot to jest tak jak płaszcz, jak jakiś ciężar, który spada na nas, na ludzi, gdzie czujemy tą obecność Bożą w sposób taki fizyczny.
Myślę, że z tego słowa chyba szczególnie gospodarze na rolnictwie mogą powiedzieć, że powstało słowo kabot. To jest kawot, a tu jest kabot. Kiedy się ubiera coś na siebie i mówi, idę po kabot. Znacie takie słowo? Kabot. A więc, kochani, Boża chwała jest jak kabot. Kabot, który przywlekamy się. I myślimy, że to jest to przebudzenie, kiedy odczuwamy tą Bożą obecność w taki namacalny sposób, kiedy uwielbiamy nieraz Boga, też wstępuje na nas taka świadomość Bożej obecności, bo Bóg mieszka w chwałach swego ludu i On rzeczywiście manifestuje się pośród swego ludu. Ale ja myślę, pomimo tego, że na pewno są to też elementy Bożego przebudzenia i one są bardzo oczekiwane, jest ich dosyć mało, znaki, cuda, manifestacja, jest ich mało i one nas poruszają. Poruszają nasze serca, kiedy cokolwiek takiego się dzieje, za każdym razem jesteśmy poruszeni. I choć są potrzebne i pożądane, to jednak nie są, według mnie oczywiście, istotą przebudzenia. Nie są podstawą, przyczyną. Może być, będą rezultatem przebudzenia, ale nie przyczyną. Przyczyna naszego przebudzenia się nie jest to zewnętrzna manifestacja Boża, ale objawienie się samego Boga, Jego serca, Jego charakteru, Jego natury nam osobiście. To jest według mnie największa jak gdyby przyczyna naszego przebudzenia. Objawienie się Bożego serca, objawienie się tego, kim On jest, dla mnie samego, coś, co sprawia we mnie zmianę. I kiedy ja to objawienie odbieram tak bardzo osobiście, kiedy Bóg mi to objawia osobiście, kiedy doświadczam tego osobiście, nie kiedy widzę to gdzieś na zewnątrz, objawienie, manifestacje się Boga, ale gdzie widzę to w swoim życiu, w swoim sercu. W Psalmie 103, w 7 wierszu czytamy, że Bóg objawił Mojżeszowi drogi swoje, natomiast synom Izraela dzieła swoje. Mojżeszowi objawił drogi. Czym są drogi? Drogi to są plany swojego serca. To jest natura, motywy, swoje motywy działania. Bóg objawił Mojżeszowi to, dlaczego on tak robi. Nie co robi, ale dlaczego on tak robi. To są te drogi. Natomiast Izraelowi objawił dzieła swoje, tą zewnętrzną manifestację. I pomimo tak wielkich cudów i znaków, tak potężnych manifestacji, czytamy w Psalmie 106, w wierszu 7, że ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje w Egipcie, nie pamiętali wielkiej łaski Twojej. Ciekawe, nie? Widzieli cuda tak potężne, że jakbyśmy je widzieli, na pewno byśmy powiedzieli, nie no, to jest po prostu Bóg, to jest, ja już nigdy nie zboczę z tej drogi. Takie cuda, przejście przez Morze Czerwone, no taka manifestacja chwały, tyle plag w Egipcie, które dokonywał Bóg po to, żeby oni mogli wyjść z niewoli. To jest po prostu niesamowite. Ale kochani, czytamy tutaj, że ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje. Nie pamiętali wielkiej łaski Twojej. A więc to nie poruszyło ich serc tak bardzo dogłębnie. Te zewnętrzne manifestacje. Więc chciałbym, abyśmy właśnie popatrzyli na tą drugą stronę. To, co Bóg objawił Mojżeszowi, a więc drogi swoje. Mojżesz
otrzymał objawienie Boga, Jego serca, Jego motywacji, Jego planów, Jego zamiarów, Jego natury. On to otrzymał i to pomogło mu w tej drodze, żeby nie zrezygnować. To objawienie, kim jest Bóg, pomogło mu w tym, że on doszedł do końca, choć nie wszedł do ziemi, ale wiemy, że był do końca z Bogiem. I kochani, to, co najbardziej porusza człowieka, to objawienie Bożego serca, tego, kim on sam jest w sobie, jakie on ma względem nas uczucia, pragnienia. I kochani, kiedy Mojżesz był na tej górze z Bogiem i mówi: Panie, objaw mi swoją chwałę, to Bóg mu objawił swoją chwałę. I chociaż towarzyszyły temu manifestacje zewnętrzne, ale to, co zobaczył Mojżesz, to było to, co chciał zobaczyć. Chciał zobaczyć serce Ojca. I Mojżesz zobaczył serce Ojca po raz pierwszy. Bóg mu się objawił jako Bóg miłosierny, jako Bóg łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Innymi słowy, gdybyśmy mogli podsumować te wszystkie cechy Boże, to możemy powiedzieć jedno. Bóg mu się objawił jako Bóg pełen miłości. I to najbardziej dotknęło Mojżesza. Bo sam w sobie Bóg jest doskonałą miłością i ona, ta miłość, nas najbardziej dotyka. Śpiewamy pieśń: Panie, Twa miłość me serce zmieniła. Nie Twoje cuda, nie Twoje znaki, ale Twa miłość. To, kim Ty jesteś, coś dla mnie zrobił. Amen. I w Nowym Testamencie widzimy Boga kochającego, szaleńczą miłością, który daje nam to, co najlepsze miał, swego Syna Jezusa Chrystusa. A więc widzimy tą miłość objawioną w Jezusie Chrystusie, w tym, że On dał to, co najlepsze, to, co miał najlepsze. Miłość Boga Ojca objawiła się w tym, że dał nam swojego Syna dla naszego zbawienia. Pozwólcie, że powiem wam więcej. To jest szczególna miłość Boża względem człowieka. Posłuchajcie tego bardzo uważnie, bo to, co teraz powiem, to jest coś, co Bóg mi w sposób szczególny pokazał. Wiecie, to jest Jego pierwsza miłość. To jest Jego pierwsza miłość, jaką Bóg żywi względem nas spośród całego stworzenia. Pierwsza miłość. W całym stworzeniu człowiek był numer jeden. Człowiek był numer jeden. Do nikogo nie powiedział: niech będzie podobny do nas, tylko do człowieka. I do człowieka Bóg żywi największą miłość, pierwszą miłość. Człowiek jest oczkiem w jego głowie. Aniołowie nie są tak uprzywilejowani, jeśli chodzi o miłość, jak człowiek. I dlatego w Starym Testamencie Bóg nazywa swój lud swoją małżonką, a w Nowym Testamencie nazywa swój Kościół oblubienicą albo narzeczoną. Ta miłość nas zdobyła, ta miłość nas zmieniła na trwałe. Ta miłość jest tym, co nas przyciągnęło do Niego. Kochani, ja myślę, że jest to trudne do zrozumienia, ale tak jak powiedziałem, kiedy to zobaczyłem, że Bóg kocha mnie większą miłością niż aniołów, pomyśl o tym. Jesteśmy Jego pierwszą miłością. Pierwszą miłością. Wiesz, że Cię Bóg bardziej kocha niż aniołów? Wiesz, że Jezus nie umierał za aniołów? Jeżeli by tak, to by musiał umrzeć za demony, które zgrzeszyły, za diabła, który zgrzeszył. Nie. On okazał swoją miłość Tobie i mnie. Jesteś Jego oczkiem w głowie. Jesteś pierwszą Jego miłością. Nie ma innego stworzenia we wszechświecie, które by tak kochał jak Ciebie. Pomyśl o tym. Czy dochodzi to do Ciebie?
jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to zaczęło to mnie po prostu, coś się zaczęło dziać. I ta miłość właśnie jest tym, co pociąga nas i co przemienia nas najbardziej. To jest, powiem, szaleńcza miłość Boża. Pomyśl o tym. Jeżeli myślisz, że nic nie znaczysz, że jesteś jakimś przypadkiem na tej ziemi, to pomyśl o tym, jak bardzo ciebie kocha Bóg. I chciałbym, żeby ci to Bóg sam objawił. I tą miłość Bóg rozlewa w naszych sercach, gdy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca. To jest powiedziane, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Bóg, darząc nas pierwszą miłością, swoją pierwszą, największą, najlepszą, najwartościowszą, największą miłością, przepełnia nią nasze serca i oczekuje wzajemności. Wzajemności, żebyśmy mieli również pierwszą miłość do Niego. I popatrzyłem się, jak świat definiuje, czym jest pierwsza miłość. Oczywiście świat to definiuje w kontekście jakiegoś pierwszego zakochania, zauroczenia i tak dalej, ale były to cenne myśli, dlatego sobie pozwoliłem je spisać. Jak świat definiuje pierwszą miłość? Czym jest dla świata pierwsza miłość? Pisze, czytamy tak, że to bardzo silne uczucie, które trudno zapomnieć, ponieważ kiedy przychodzi, wydaje nam się, że to najlepsze, co nam się może w życiu przydarzyć. Zakochałeś się kiedyś? Byłeś w siódmym niebie. Myślałeś, że to jest to. Nagle zdajesz sobie sprawę, że cały twój świat zaczyna kręcić się wokół jednej osoby. Czujesz, że zależy ci na tym kimś bardziej niż kiedykolwiek mógłbyś przypuszczać. Nie da się tego z niczym porównać, dlatego też pierwsza miłość pozostaje w naszej pamięci na zawsze. Pamiętamy pierwsze zakochanie nasze? Ja mówię, że to może zauroczenie, nie zakochanie, ale zauroczenie bardziej, ale to już coś wpłynęło. Takie momenty się pamięta, kiedy byliśmy zakochani. Tak? I to jest oczywiście taka świecka, powiedzmy, świeckie podejście, ale niestety często ta świecka, pierwsza miłość trwa krótko, jakiś zawód czy rozczarowanie mogą ją zburzyć. I w poradnictwie małżeństw czasami się słyszy, ja już go czy ją nie kocham. Czar prysł, albo moje uczucia wygasły. Jak to jest w naszych małżeństwach po iluś tam latach? Jakbym tak się zapytał niektórych z was, a wy mnie, jak to jest? Czy czar prysł? Coraz lepiej. To jest piękne. Kochani, ale nie sądzę, że tak jest, nie, że tak jest u wszystkich. Czasami są takie momenty, gdzie rzeczywiście gdzieś jest ta oziębłość. Gdzieś jest to oddalenie się jeden od drugiego. Zamiast być coraz bliżej, coraz lepiej, to jest jak gdyby przyzwyczajenie się. I zwykle dlaczego tak jest, że tak ludzie mówią? Zwykle nie dzieje się to w ciągu jednej nocy, kiedy mówią, że ja już go nie kocham, czar prysł, albo moje uczucia wygasły. Małżeństwo wpada w kłopoty, bo systematycznie przez długi czas mąż i żona nie traktują swojej relacji priorytetowo pośród wszystkich innych relacji międzyludzkich. Nie jest mój współmałżonek numer jeden. Czy jest dla ciebie twoja żona numer jeden
dla Ciebie, żono, Twój małżonek jest numer jeden? Czy może są jakieś inni, którzy jak gdyby, czy inne rzeczy, czy inne osoby, które detronizują Twojego współmałżonka z tego bycia numer jeden? A czym jest ta pierwsza miłość, jaką doświadczamy, gdy spotykamy się z Bogiem? Kiedy doświadczamy tą pierwszą miłość, kiedy doświadczamy Bożą miłość, to możemy być pewni, że jestem kochany bezwarunkowo. Pomimo moich niedoskonałości, Bóg mnie przyjmuje, nie robi mi zarzutów, tak jak syn marnotrawny niczego takiego nie usłyszał, gdy postanowił wrócić do Ojca. Jestem akceptowany, czuję się całkowicie przyjęty i kochany, zaopiekowany i zatroszczony. Kochani, jest tak wiele osób, które marzy o tym, żeby ktoś ich kochał bezwarunkowo. Żeby ktoś ich kochał. W tym świecie mówię. Niedawno miałem telefon od pewnej kobiety, która już jest w Panu, ale która wyszła za mąż, za osobę dużo starszą od siebie, można powiedzieć za dziadka, bo ją jak gdyby bardzo prosił. Ale to, co przeżyła, myślała, że cóż taki dziadek może jej zrobić złego. Ale to, co przeżyła, to odbiło się wielkim piętnem w jej życiu. Dziadek żył do ponad 90 lat. Także miała trochę przejścia. Ale tego, czego pragnęła, to pragnęła właśnie miłości, akceptacji, tego ciepła, tego przyjęcia całkowitego i tej bezwarunkowej miłości. Ludzie o tym marzą, tęsknią. I taką miłość daje nam Bóg. To nie jest miłość fileo, czyli warunkowa. Ty mi, ja tobie. Ty mi dasz coś, ja tobie. To jest fileo, to jest warunkowa miłość. Tworzymy przyjaźnie, bo mamy interesy. Ale bezwarunkowa miłość jest dużo głębsza. A więc, kochani, apostoł Paweł pisze o tej wielkiej Bożej miłości i mówi, ten, który ma Jezusa Chrystusa, który przyjął Jezusa Chrystusa do swojego życia, to może być szczęśliwy, dlatego że ta Boża miłość jest czymś, co może przeżywać. I opisuje to w 8 rozdziale, w liście do Rzymian, od 31 wiersza. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc Paweł powiada tak, gdy przeżywasz tą miłość, to wiesz jedno, że Bóg jest z tobą, to któż może być przeciwko tobie? W Nim mam absolutnie wszystko. Nie muszę się czuć oskarżony i potępiony. Jezus wstawia się za mną. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji. Wstawia się. Nawet jeżeli zgrzeszę, to On się wstawia za mną. Wstawia się. Nikt nie jest i nic w stanie odłączyć mnie od miłości Bożej. Co to za miłość jest? Kochani, a więc widzimy tą miłość, że ta miłość jest taka niesamowita. I chociaż czytamy, że nikt nic nie jest nas w stanie odłączyć, to jednak diabeł próbuje nas odłączyć od tej miłości. Już jako ludzi wierzących, tych, którzy doświadczyli Bożej miłości
i czasem przez naszą jakąś nieuwagę mu się to udaje. I jak on to robi, jak to się dzieje, jest bardzo mało prawdopodobne, byśmy nagle zbuntowali się przeciw Bogu, odrzucili Jego miłość i nie okazywali Mu jej. Zwykle dzieje się to w czasie, rozłożone w czasie, tak jak w małżeństwie. Na początku jest wielka miłość, a później to różnie jest. I tak samo jest w relacji z naszym Panem, że to się nie odbywa jakoś tak nagle, ale jest to proces. Subtelnie, powoli zaczynamy oddalać się od bliskiej relacji z Bogiem. Nasza więź słabnie. Powoli przestaje On być już numer jeden. Pojawiają się inne priorytety. Mogą się one z pozoru wydawać zasadne, uzasadnione i dobre. Na przykład rodzina, praca, nawet służba w kościele mogą być tym, co zastępują nam pierwszą miłość do naszego Pana, że On już nie jest numer jeden, nie mam czasu dla Niego, żeby spędzać z Nim osobistą relację, osobisty czas, żeby odbierać Jego serce, Jego pragnienia, Jego drogi. Tak jak Mojżesz, który spędzał czas każdego dnia, wchodził do namiotu spotkania i tam spędzał czas z Bogiem. Tam odbierał instrukcje, tam poznawał serce Boga. Tam wiedział, Bóg mówił, jakie są jego pragnienia, jakie są jego plany. On znał serce Boga. Tam doznawał posilenia i wzmocnienia. Tam jego więź i miłość do Boga się wzmacniała. A więc możemy być zajęci i pewne rzeczy mogą nas po prostu od Boga odłączać. Jakieś kompromisy z tym światem, nieczyste relacje, interesy, zazdrość, że ludziom w tym świecie się lepiej powodzi, łatwiej niż nam, wierzącym. Tak jak Asaf myśli mi, po cóż aż tak mam się starać żyć życiem świętym, oddzielonym dla Boga, gdzie no, on na pierwszym miejscu nie ma takiej możliwości, nie mam czasu. I szatan próbuje skazić nasze myśli od szczerego oddania się Panu. I może nie odwracamy się od Pana, nie robimy tego w taki sposób, że się po prostu odwracamy, ale On nie jest już numer jeden, ale jednym z... Nie jest numer jeden oblubieniec, ale jednym z naszych oblubieńców. Mamy innych też oblubieńców, czyli tych, o których tęsknimy, marzymy, planujemy i Biblia nazywa, że to jest duchowe cudzołóstwo. Dlatego to, tak jak powiedziałem, to się dzieje w czasie. Inna metoda diabła jest taka, że gdy się potkniemy, to diabeł nas kłamie i mówi, Bóg cię już nie kocha. Zrobiłeś za dużo złych rzeczy, za bardzo się oddaliłeś od Boga, Bóg się na ciebie gniewa. Mieliście tak kiedyś, że się wam już nic nie chciało? Ja miałem i to wielokrotnie. Przychodziły takie oskarżenia, że Bóg cię już nie kocha. Bo go zawiodłeś, tak? Ale kochani, pamiętajmy, że Bóg kocha nas bezwarunkową miłością. Zanim myśmy go pokochali, On nas pokochał najpierw. Zanim żeśmy zgrzeszyli, On już nas kochał tak bardzo. Tak bardzo nas kochał i kocha nas. Jeśli się nam noga podwinie, Bóg nadal nas kocha. On tą miłość objawia w ten sposób, że On nas ćwiczy, wychowuje, karci, walczy o nas. Walczy o nas, zabiega o nas, wstawia się, tak jak Jezus mówi, o nas. Jeżeli się nam nawet noga podwinie, On nie zostawia nas, On nas nadal kocha. Czy ten ojciec, który stracił syna marnotrawnego, czy on go kochał, czy nie kochał? Kochał. Kochał go.
tęsknił za Nim. Prawda jest, że On odszedł od Niego, że On tej miłości jak gdyby nie doświadczał, dlatego, bo Słowo Boże mówi, że ci, którzy miłują świat, nie ma w nim miłości Ojca, ale nie w Ojcu. W Ojcu jest ta miłość, tęsknota za swoim dzieckiem. On nas kocha cały czas. Pamiętajmy, jeżeli się nam zdarzy taka sytuacja, a może w tej chwili ci się zdarzyła, że zawiodłeś w czymś, nie słuchaj tego kłamstwa diabła, że Bóg cię już nie kocha, że już go zawiodłeś, jesteś gdzieś tam drugiej, trzeciej kategorii. O, tego Franka to Bóg kocha, ale ciebie to już tak zły jest na ciebie, tak? Kochani, Boże Słowo mówi, że w ukryciu płacze Bóg. On tęskni, On płacze z miłości. Tak jak ojciec płacze, jak dzieci nasze gdzieś coś złego robią, to my płaczemy, ale ich kochamy, cały czas ich kochamy. I dlatego nigdy nie wierz w to, że jak ci diabeł szepcze, Bóg cię już nie kocha. To jest jego broń, to jest jego oskarżenie i dlatego tak bardzo ważne jest, aby przeżywać tą, cały czas być w tej pierwszej miłości, bo gdy jesteś w tej pierwszej miłości, to po prostu wiesz, masz tą świadomość, że Bóg cię kocha cały czas. Cały czas cię kocha. Któż cię będzie oskarżał? Któż będzie potępiał? Nie czujesz tego. Gdy jesteś w tej pierwszej miłości, jesteś w tej bliskości z Nim. Więc my musimy być w tej pierwszej miłości i musisz wierzyć w Jego bezwarunkową miłość. Wierzyć w to. Apostoł Jan do wierzących napisał takie słowo, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, jaką Bóg ma do nas. Musisz uwierzyć, musisz poznać i uwierzyć, że Bóg ma miłość. To jest podstawa naszego funkcjonowania jako ludzi wierzących. Podstawa naszego chodzenia z Bogiem. Jeżeli masz świadomość, że służysz Bogu, który się na ciebie gniewa, który nie kocha ciebie, to takie chrześcijaństwo twoje będzie niestety nieskuteczne i szybko będzie wypalone. Ale myśmy poznali i uwierzyli, że Bóg nas kocha. A więc, kochani, ta miłość, pierwsza miłość musi być podstawą naszego życia. A więc mówiliśmy o tym, że nasza pierwsza miłość może osłabnąć, a nawet może być nieraz porzucona. I wtedy nie ma już tego zapału, tej energii, tego paliwa napędowego, abyśmy działali. Nie jesteśmy poruszeni Bożą miłością, Bożym sercem, Bożymi planami, jaką Bóg ma wtedy względem nas. Dlatego, że ona gdzieś osłabła. Stajemy się podobni do tych z Efezu, o której czytamy w objawieniu świętego Jana w drugim rozdziale. List do zboru w Efezjan. Przeczytajmy ten fragment, dlatego że on mówi nam o tej pierwszej miłości. I to jest bardzo, bardzo ważne, co teraz tam przeczytamy. Może od drugiego wiersza. Znam uczynki twoje i trud, to mówi Pan Bóg, Pan Jezus, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziły, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, spełnij uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Kochani, najpierw Pan Jezus tutaj niesamowite pochwały mówi do tego zboru. Mówi, że masz uczynki, masz wytrwałość, nie możesz cierpieć złych, doświadczyłeś tych, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są, stwierdził, że są kłamcami, czyli masz duchowe rozpoznanie, masz wytrwałość, cierpiałeś dla imienia mego, nie ustałeś, można powiedzieć super postawa, tak? Super postawa. No ja bym tak chciał, żeby tak od mnie ktoś powiedział. Czegoż tu jeszcze brakuje? Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość.
czegoś jeszcze brakuje. I te rzeczy są bardzo dobre, które oni mieli, ale jednak niewystarczające, bo te wszystkie rzeczy, o których czytamy, one reprezentują postawę defensywną. Nie wiem, czy zauważyliście, taką obronną. Tak, bronisz swojej wiary, wytrzymujesz próby i pokuszenia, dobrze rozpoznajesz nieprawdziwych wierzących, brzydzisz się złem. To wszystko jest dobre, ale zbyt mało. To jest obrona. To jest obrona. To jest defensywa. Dlaczego nie spodziewasz się w swoim życiu więcej, że Pan chce cię więcej używać dla innych, aby innych rozpalać, aby rozniecać płomień ducha? Dlaczego pogodziłeś się ze swoim losem i mówisz tak jak Abraham, oby tylko Ismael został przy życiu, a Pan Bóg miał więcej, tak? Abraham, bo to wtedy jeszcze Abraham, pogodził się ze swoim losem i z tym, co do tej pory miał, a Bóg miał więcej. Niech tylko nie będzie gorzej. To jest taka postawa. Niech tylko wytrwam do końca. Ale kochani, to nie jest postawa, która się Bogu podoba. Bóg mówi, że ma więcej dla ciebie, że masz się rozwijać i że masz więcej oglądać Bożego działania. Że twoja wiara ma być nie tylko ku obronie, ale i też ku natarciu. Jest takie słowo w drugim liście do Koryntian 6:7, że Bóg chce nas używać nie tylko ku obronie, ale ku natarciu. Nasze narzeczeństwo musi być podkręcane, nasza pierwsza miłość musi być podsysana. Dlatego, że przed nami jest to, co jest najlepsze. A co przed nami? Kochani, wesele. Przed nami jest wesele. I czy tak to ma być, że im bliżej wesela, tym jesteśmy bardziej zmęczeni, wyczerpani, zajechani, także ledwo tli się nasze życie? No tak często bywało, że przed samym weselem, przed ślubem, to ja byłem już zajechany. Pamiętam ten dzień, jak biegałem i byłem po prostu zajechany. Ale myślę, że z utęsknieniem czekamy cały ten okres narzeczeństwa, kiedy jesteśmy zaręczeni z sobą, na ten dzień, na ten czas, kiedy już będziemy mogli wspólnie iść razem w tym życiu. Ale myślę, że te nasze zaręczyny z naszym Panem, to chodzenie z Panem tutaj to dopiero początek. To jest dopiero początek. Przed nami jest wesele. A więc to powinno nas inspirować, to oczekiwanie na ten czas, kiedy będzie wesele barankowe, kiedy będziemy już razem z Panem, że powinniśmy jeszcze z większą miłością oczekiwać na ten czas, jeszcze bardziej kochać naszego Pana. Jak myślicie, czy ta obecna miłość do Pana naszego jest na najwyższym poziomie w tej chwili? Nawet jeżeli masz pierwszą miłość gorliwą, czy ona jest na najwyższym poziomie? Ja myślę, że nie. Że kiedy już będziemy z Panem połączeni razem, to nasza miłość będzie jeszcze większa. Nie wiem, czy tak myślicie, ale ja tak wierzę, że to jest dopiero jakiś przedsmak tej miłości. Że to nie będzie tak, że będzie wesele, a później już tylko z górki. I nudno będzie, tak? Jak to nieraz jest z małżeństwa. Tam będzie cały czas. Cały czas będziemy poznawać tą miłość i doświadczać miłość, pierwszą miłość Bożą. Amen? Ja tak wierzę. W niebie nie będzie nudno. Nie będzie nudno. Będziemy przeżywać niesamowitą Bożą miłość, ale już mówimy teraz o tym, co teraz nasze życie doświadcza. Jeżeli został przygaszony ten płomień pierwszej miłości, to Pan Bóg mówi, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Boże Słowo, tu Pan Jezus mówi, że ta pierwsza miłość to jest wyżyna. To jest wyżyna. I teraz
Z czym kojarzy się nam wyżyna? Kiedy, kochani, mamy orła, który jest na ziemi, on nie może funkcjonować tak, jak może, tak jak do czego został stworzony, dlatego że jest na ziemi. Nie może polować, nigdy orzeł z ziemi nie poluje, on z góry poluje. On nie przeżyje, musi się wzbić, inaczej zginie. Jeżeli orzeł nie wzbije się na wyżyny, to on zginie. My potrzebujemy wzbić się jak orzeł na wyżynę. Dlaczego? Dlatego, że tam, oprócz tego, że ma warunki do życia, to również korzysta z prądów powietrznych, nie musi się męczyć swoimi siłami, ale może korzystać z prądu Ducha Świętego. I to jest wyżyna. Pierwsza miłość to jest, wiecie, jak bycie na tych wyżynach, korzystanie z prądów Ducha Świętego. Z tego, że już nie macham, tylko poddaję się i szybuję. Nie własną siłą, ale poddaję się i szybuję. I Duch Święty wprowadza mnie w Bożą miłość jeszcze bardziej, w zakamarki, w objawienie. Pokazuje mi rzeczy, jakie są w sercu Boga. Tam stąd widzę perspektywę Bożą. Tam patrzę oczami Bożymi z tego miejsca. Nie z ziemi, ale z góry patrzę. Po drugie, nie tylko, że korzystam z Bożej mocy w tym sensie, że Duch Święty mnie unosi na swoim wietrze, ale również korzystam z autorytetu, który Bóg mi daje, dlatego że jest napisane, że z Chrystusem jesteśmy posadzeni gdzie? Na wyżynach. Ale nigdy nie będę korzystał z autorytetu, jeżeli nie będę na wyżynach. Dlaczego? Na wyżynach pierwszej miłości mówimy. Dlaczego? Dlatego, że do autorytetu potrzebna jest silna wiara. Wiara jest potrzebna do tego, aby rozprawiać się z przeciwnościami naszej sytuacji, naszego losu. A wiara jest czynna w miłości. Wiara jest czynna w miłości. Wiara bez miłości, wiecie czym jest? Niczym. Choćbym miał, pamiętacie, wiarę, góry bym przenosił. Bez miłości jest niczym. Jesteśmy niczym bez miłości. Ale kochani, to jest bardzo potrzebne. Inaczej nie będziemy odbierać tej wiary, prawdziwej wiary, bez tej pierwszej miłości. Dlatego musimy zabiegać o pierwszą miłość, bo wtedy rodzi się prawdziwa wiara, dlatego że wtedy wiem, że mam relację, że żyję w bliskości i wiem, że Bóg jest ze mną i wiem, że On będzie się przyznał. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że jest powiedziane, że ci, którzy Boga miłują, do tych przyznaje się Bóg. Kochani, może szukamy cudów, znaków, modlimy się o namaszczenie. Fajnie, ale pierwsza rzecz, którą módlmy się, to pierwsza miłość. Panie, ja chcę być w tej pierwszej miłości. Ja chcę, żebyś Ty był numer jeden. A wtedy będą się, że Bóg się będzie przyznawał do mnie. Będzie się przyznawał do mnie. Bo ci, którzy Boga miłują, do tych się przyznaje Bóg. Dlatego ta pierwsza miłość jest tym paliwem napędowym do działania, do ofensywy. Nie tylko do bycia w defensywie, do obrony, ale do działania. Do działania. Wtedy wszystko staje się możliwe. Nie ma nic niemożliwego dla tego, kto kocha. Pamiętacie, jak byliście zakochani i jakie poświęcenia mogliście robić dla swojej partnerki czy partnera? Jakie wysiłki żeście robili? Nie było dla was nic niemożliwego, byleby się spotkać. Nie było problemu. No jak to jest teraz? No, widzę milczenie, no nie będę was wywoływał, ale różnie to może być, tak? Wierzę, że Pan Bóg nas w tym też również upomina, abyśmy dbali o nasze małżeństwa, żeby ta miłość była coraz głębsza, coraz większa.
żeby to nie było tylko uczucie, ale żeby to było konkretne działanie. Dlatego jeżeli jak orzeł musimy się wzbić na wyżyny pierwszej miłości, gdzie Duch Święty przejmuje taką pełną kontrolę w naszym życiu. I to jest nasza rola, aby przebić się z tego poziomu, z którym no, może upadliśmy, tak jak Boże Słowo mówi do Efezjan, że spadłeś, jesteś teraz gdzieś tutaj na jakimś poziomie takim niskim. Trzeba się wzbić. I co trzeba robić, żeby wzbić się? Troszkę trzeba dać wysiłku. Ten orzeł musi trochę się namachać, tak? Inaczej nic się nie stanie. Samo nie przyjdzie. Nie przyjdzie nagły wiatr i go tak do góry. No nie. On musi to zrobić. On, to do niego należy. Nie do Boga. Do niego. Dlatego Boże Słowo mówi, żebyśmy się zbliżyli do Boga. Żebyśmy się wzbili. Zbili. I Boże Słowo, taki fajny przykład podam wam z Izajasza, gdzie czytamy, że ci, którzy oczekują Pana, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Którzy oczekują Pana, nabierają siły, wzmacniasz się, twoje mięśnie zaczynają się wzmacniać i zaczynasz się wzbijać, przebijasz się przez zniechęcenie, przez może jakieś złe doświadczenia, przez jakąś własną cielesność, która cię po prostu tak dołuje, że zawsze jesteś na tym dole. Przebijasz się przez to wszystko, przez własne ja, które nie pozwala ci się unieść, przez negatywne jakieś ataki wroga. Wzbijasz się i unosisz się. I kochani, rzecz polega na tym, że kiedy się już wzbijamy, to chodzi o to, żebyśmy pozostawali na tych wyżynach pierwszej miłości. Żeby to nie było takie jednorazowe, takie liźnięcie, ale żebyśmy żyli w tej pierwszej miłości non-stop. Bo kiedy jest to pierwsze, ta pierwsza miłość, wtedy zaczyna się przebudzenie. Dlatego powiedzieliśmy sobie, czym jest przebudzenie? Przebudzenie to powrót do pierwszej miłości. Dla mnie to jest przebudzenie, kiedy Boża miłość cię na nowo rozpala, kiedy Boża miłość cię na nowo dotyka, wtedy nie ma nic niemożliwego dla ciebie. Nie musisz, nie trzeba wołami kogoś do czegoś namawiać. To samo wypływa. Żadne przeszkody nie są w stanie zatrzymać się na drodze za Bogiem. Żadne wymówki nie powstrzymają cię do tego, żeby szukać Boga, żeby być na społecznościach, żeby się modlić, żeby być w tej nie tylko defensywie, ale również w ofensywie. I wtedy Bóg zaczyna wlewać w twoje serce nie tylko miłość do ciebie, ale ty zaczynasz widzieć, że tą miłość musi być wylana, przelana dalej. Że ona nie może zostać tylko u ciebie, ale ty musisz ją przelać dalej. Bo nie da się wytrzymać z tą miłością sam tylko dla siebie. To ona sprawia, że zaczynamy się dzielić z tą miłością z innymi. I dlatego po pierwsze, którzy oczekują Pana, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. To jest ta wyżyna. I kończąc, kochani, Pan Bóg mówi, żebyśmy, kiedy widzimy, że może nie jestem na tym poziomie, na którym powinienem być w pierwszej miłości. Może jacyś inni oblubieńcy są w moim życiu. Owszem, Pan Jezus jest, ale On już nie jest numer jeden, ale On jest jednym z. On jest jednym z. Ale tego się nie da pogodzić. On musi być numer jeden. Pierwsza miłość. Pierwsza moja miłość do mojego Pana. I to musi w moim życiu właśnie tak funkcjonować. I kiedy Pan Bóg mówi o tym, żeby oczekiwać na Pana, to również On jeszcze nam podpowiada, jak to mamy robić. Mamy to robić całym sercem. Kiedy
Bóg mówił do Izraela o warunkach odnowy, kiedykolwiek naród Boży gdzieś tam błądził, to on mówił, przeczytajmy może, 5 Mojżeszowa, 30 rozdział od 1 wersetu. Tutaj czytamy o warunkach odnowy i błogosławieństwa. I może od 2. I nawrócisz się do Pana Boga Twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję, Ty i Twoi synowie z całego serca i z całej duszy Twojej. To wtedy przywróci Pan Twój Bóg Twoich jeńców, zmiłuje się nad Tobą i zgromadzi Cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie Cię rozproszył Pan Twój Bóg. Choćby Twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, tu i stamtąd zgromadzi Cię Pan Bóg Twój i stamtąd Cię zabierze i sprowadzi Cię tam Pan Bóg Twój do ziemi, którą posiadali Twoi ojcowie i posiądziesz ją Ty i uczyni Cię szczęśliwym i liczniejszym od Twoich ojców. I obrzeże Pan Twój Bóg Twoje serce i serce Twojego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twego z całego serca i z całej duszy Twojej, abyś żył. Również w Jeremiaszu czytamy o tym, kiedy Pan Bóg mówi przez Jeremiasza, że jakie on ma myśli o swoim ludzie. To nie myśli o niedoli, ale o pokoju, o błogosławieństwie. I czytamy tam takie słowa, że chcę na was zgotować przyszłość, natknąć nadzieję. Gdy będziecie mnie wzywać, zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam i odmienię wasz los. I znowu to chcę podkreślić całym swoim sercem. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Całym swoim sercem. Bo pierwsza miłość to jest całe serce. Pierwsza miłość to jest całe serce. Nie może być podzielone, ale wszystko musi się skupiać wokół jednego. To jest pierwsza miłość, całe serce. Dlatego czasami trudno nam jest dożyć przełomu w naszym życiu, bo nie całym sercem chcemy szukać Boga. I to jest bardzo ważne. Panie, odstawiam wszystkie moje warunki, odstawiam wszystkie moje wymówki, całym sercem chcę się wzbić w górę. Całym sercem chcę Cię kochać. Całym sercem chcę Cię miłować. I kochani, przebudzenie, bo powiedzieliśmy na początku, czym jest przebudzenie. Przebudzenie to powrót do pierwszej miłości. Oczywiście wiele jest innych czynników, które składają się na przebudzenie, ale chciałbym w szczególny sposób zwrócić na to uwagę. Kochani, kto chciałby się wzbić w górę dzisiaj na nowo, jak ten orzeł, na wyżyny pierwszej miłości? Jeżeli pragniesz się dzisiaj wzbić w górę na nowo, to ja wierzę, że to nie jest tylko kwestia pomodlenia się tutaj na nabożeństwie, ale to jest kwestia właśnie zabrania tego słowa do swojego życia i Panie, ja chcę się wzbić jak orzeł w górę. Ja chcę być w tej pierwszej miłości. Wiecie dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że Pan Bóg mówi, jeśli nie, to przyjdę i poruszę Twój świecznik. Wiecie, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym? On jest zazdrosnym i On nie chce, abyś Ty swoją miłość okazywał innemu oblubieńcowi. On chce mieć ciebie dla siebie. On jest zazdrosny. On walczy o ciebie. On tak walczy, że on oddał wszystko dla ciebie. Na krzyżu umarł. Wszystko, co miał najlepsze. I on walczy. I dlatego mówi, jeżeli nie, to przyjdę i poruszę. Ja powiem wam, kiedy człowiek śpi, mówimy, czym jest przebudzenie. Przebudzenie to jest obudzenie się ze snu. Żeby kogoś obudził, to trzeba go tak poszturchać. Tak? No obudź się. Czemu śpisz? Chcemy, żeby tak nas Pan Bóg poszarpał, poszturkał? Ja bym chciał, żeby takie słowo jak teraz, żeby wystarczyło. Żeby było zachętą. Ja chcę być zachętą, kochani, dla was,
pierwszej miłości, bo nie chcę tutaj mówić o czymś, czego sam nie chcę przeżywać i chcę powiedzieć szczerze, że nieraz i teraz potrzebuję również zbić się w górę, jeszcze wyżej, aby być w tej pierwszej miłości jeszcze bardziej, dlatego że to słowo jest dla mnie przede wszystkim na pierwszym miejscu. Ale gdyby mi Bóg tego nie pokazał, że On jest, że my jesteśmy Jego pierwszą miłością. Wiecie, to dla mnie nowe objawienie, ja tego nigdzie nie wyczytałem. To jest dla mnie nowe objawienie, że z całego stworzenia we wszechświecie Bóg wybrał mnie, człowieka i powiedział, ja będę go kochał najbardziej. On będzie moją pierwszą miłością. Myślę, że diabeł, jak jeszcze nie upadł, chyba przeczuł coś, że on nie będzie tym naj. Wiecie, że diabeł był naj w niebie? On był najlepszy. I on chyba zaczął coś przeczuwać, że Bóg coś planuje, żeby swoją miłość objawić, okazać komuś innemu, bardziej niż archaniołowi w niebie. Dlatego, że ta Boża miłość w stosunku do ciebie i chciałbym, żebyś to zapamiętał dzisiaj, bracie i siostro, że ty jesteś Jego pierwszą miłością. Co z tym zrobisz? To jest dla mnie takie świeże objawienie. Kochani, jeżeli chcemy się modlić, to chciejmy powstać, kochani, teraz i jeżeli wiesz, że Bóg mówi do ciebie, przez to słowo, że Bóg powiedział i wezwał cię do tej pierwszej miłości, aby wzbijać się jak orzeł i wtedy będziemy doświadczać tego przebudzenia, o którym marzymy, którego pragniemy, wtedy nic nie będzie niemożliwego dla nas. Jeżeli wiesz, że tak, że Bóg do ciebie mówi o tym, tak, to jest ten czas, żebym zawalczył, tak jak ten orzeł, żeby się wzbić do góry, żebym zawalczył o tą pierwszą miłość, to chcę, żebyśmy się modlili. Jeżeli ciebie to dotyczy, to podnieś rękę do Pana i powiedz, Panie, ja chcę tej pierwszej miłości, chcę zawalczyć o pierwszą miłość. Chcę, aby ta pierwsza miłość wpływała na całe moje życie, na wszystkie moje czyny, na wszystkie moje motywy i chcę poznać Cię jeszcze bardziej. Jeżeli to jest Twoją modlitwą, to podnieś swoją rękę. Ja też podnoszę i wiem, że to jest czas, aby wzbić się jak orzeł. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty pragniesz, abyśmy byli na wyżynach. Abyśmy byli na wyżynach. Halleluja. Abyśmy korzystali z mocy Twojej, pierwszej miłości, która będzie nas niosła. Niosła pomimo wszelkich sprzeciwności i ona nas nie odłączy od Ciebie, Panie, bo nic nas nie jest w stanie zatrzymać, mając tą pierwszą miłość. Dlatego nie chcemy, Panie, być w oziębłej pierwszej miłości. Panie, rozpal moje serce, Panie, tą pierwszą miłością do Ciebie. Panie, ja nie chcę cudów i znaków. Pierwsze chcę Ciebie, Panie. Chcę Ciebie i Twoje serce. A resztę Ty, Panie, będziesz potwierdzał. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, którego pragnę najbardziej i najmocniej. Panie, ja chcę tego całego serca i niech to będzie widoczne w moim życiu. Panie, w moich relacjach, w domu, w rodzinie, w zborze. Panie, pomóż każdemu z nas, kto tego pragnie, abyś na nowo nas, Panie, wzbił. Panie, chcemy, tak jak Twoje słowo mówić, zmienić swój sposób myślenia, Panie, i zreflektować się i chcemy się wzbić na nowo. Jesteśmy zachęceni do tego, ponieważ Ty nas tak bardzo ukochałeś, że jesteśmy pierwszą Twoją miłością w tym wszechświecie. Nikogo tak bardzo nie ukochałeś jak nas. Halleluja. I dałeś wszystko. Panie, dziękuję Ci z całego serca za to. Błogosławię każdego brata, każdą siostrę. Rozpalaj nas płomieniem Ducha, Panie. Niech przez Ducha Świętego Twoja miłość wylewa się w naszych sercach. Halleluja, Panie. I chcemy porzucić wszystkich innych oblubieńców. Chcemy, Panie, zostawić to, co nas nęci, Panie, ale chcemy tylko na Tobie się skupić.
Chcemy, Panie, wyrazić tylko Tobie naszą miłość i chcemy, Panie, być gotowi na wesele, kiedy Ty, Panie, przyjdziesz po swoją oblubienicę. A cały Kościół powiedział amen. Niech nas Pan błogosławi.